Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Modi na nas sprytne smyki. Wiem, że zawsze zaczynam od tego z menu start, ale po prostu jakoś się tak przyzwyczaiłem, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie problemu z FPS-ami. Włączyłem dosłownie wszystko, co mi nie było dzisiaj potrzebne. No, od razu jest lepiej. Zgonimy teraz tego ludka. Kimkolwiek on jest. No i jest śmiesznie. Ja tak sobie, kim on jest. Czym on wpada w dziury? Gościu, zatrzymaj się. I czemu wyglądasz jak małpa? A śmieszna jest ta muzyka. Przyznam. Gościu, zatrzymaj ty się. Nie wpadaj w dziury. Więc będziesz się musiał zatrzymać. Po co to przedłużać? A druga sprawa, dlaczego ty w ogóle przede mną uciekasz? Przecież ja ci nic nie zrobię, jestem tylko dzieckiem. Okej, widać, że się już jakoś ustabilizowało. No dobra. To już koniec twojej ucieczki. A przecież ja mam go dogonić, czy co ja mam zrobić? Czemu on przenika przez kolce? To jest bóg, a nie jakiś gość z kopalni. Teraz się kręcę w kółko, nie? Ja nie mogę, epicka jest ta piosenka. Ta muzyka. Gościu, odpuść mi już. Ja jestem tylko dzieckiem. Ja już jestem zmęczony. Dobra. Opowiem wam dalsze historie, jak już go złapiem. O! Dlaczego uciekałeś? A brzydki. Loki uprowadził gdzieś moich braci i oddał nasze grony jakimś strasznym kuchlikom. Mnie się okay. Udało, akurat byłem na powierzchni. Na powierzchni? No, czyli... Czy przypadkiem nie koło chaty mędrca? Nie. No dobrze, byłem tam. Czyli gość przed nami ucieka, bo goniliśmy go. Ten cały Loki zabrał jego braci i tak dalej. Więc poszedłem ich szukać. No i zapomniałem o szkiełkach. Przychodzisz właśnie po nie. Tak, Hugin prosił mnie. No i tak mamy okulary. Spróbować odszukać twoich braci. Naprawdę? Pomożesz mi? Wspaniale. I kogoś jest zarąbisty. I nadal uciekał. Jaki typ. To ponure miejsce, moje dziecko. Ej, minimapa. Lol. Ej, mam szkiełka, nice. O ty. Okej, więc robi się coraz bardziej... O ty, ej! To jest Fire Flower z Mario. Dobra. Zchodźmy tutaj. Okej. No... To po prostu Fire Flower z Mario. Na 100%. Ale tu pójdziemy. Jaki typ! Dobra. Tędy? Nie, tędy droga. Powinienem mam taką krótszą. Ej, ale fajny jest motyw minimapy, przyznam. Okej. Aha! Teraz możecie mnie pocałować. Pupkę. O! Jaki typ! O! Jeżeli użyjesz swego młota, synu, uda ci się wcisnąć przycisk. Aha, nie mam młota, fajnie. Dlaczego nie mogę za... Aha, dobra.
Czyli najpierw muszę znaleźć ten młot. Seriously? To już jest niefajne. Może teraz przeszukać cały ten przeklęty korytarz, co mi oglądał. Cały ten przeklęty korytarz muszę teraz przeszukać. Ała! Może teraz przeszukać tylko po to, aby znaleźć ten przeklęty młot. Który z jakiegoś powodu cały czas mi się gubi. Nam się nie chce iść. Schodźmy tutaj. No musi mieć, musi być jakieś takie kluczowe. O! Aha! Tylko to, że teraz tak zjem serduszkiem, to trochę. Taki przypał. Zaraz, przecież mam przecież. Jak ja mogę tego użyć? No ja nie mogę. No to po jakiego grzyba ja mam tą fiolkę w takim razie? Okej. Okay. No ja! Ej, nic mi to nie zrobiło? Okej. Okay. Nie, nic do tego nie mam, ale... Jakoś tak dziwnie, przyznam. O, jest! Ej, użyłem przecież. Myk. Aha, dobrze. Spróbuj poszukać kogoś, kto pomoże ci otworzyć drzwi. Okej. Okay. Więc dobra, kontynuujemy z tym całym moim. O Jezus. Z tymi moimi historyjkami. O, siema. Czoniu. Zakładam, że nie wyjdziesz dopóki. Jestem zapoizonowany! O ty kurduplu mały. Zmykaj. Co? Aha, i oczywiście pewnie znowu zgubiłem ten mod. No oczywiście. Więc kontynuujemy z moimi historiami. Jak na razie skończyliśmy na mojej historii dotyczącej. Mojej historii dotyczącej tego, jak sobie bodajże przyciąłem nogę. No więc teraz może historia, jak sobie złamałem nogę. No to już no, what? Jak już to dostanę tyle obrażeń? Ale dobra. No po prostu jakoś jechałem rowerem, bo byłem tydzień chory. No ja nie mogę. Byłem tydzień chory. No i tak jakoś wyszło, że dołączyli się koledzy z klasy. No i tak sobie jadymy. No i ja spisałem lekcję od mojego kolegi, no tam wszystko jest okej. Okay. Jest tam gadać, czy się zamroziłeś? Aha. To było z tym, z tą szarżą, aha. Tak powiem, że muszę wszystkie tak pęki. Okej. Okay. Jest, dobrze. No i tak jechałem, spisałem wreszcie lekcję od tego kolegi, no i w końcu jadę. No jadę sobie, tamci mnie doganiają, nie wiem czemu. Jadę. Nie wiem, myśleli, że ja się z nimi gonię czy coś. Nie wiem, nie ogarniam. Ale dobra. No już tak no jechaliśmy do takiej górki, co mamy nieopodal. No jest, to będzie trudniejsze niż mi się wydaje. No i tak dojeżdżam do tej górki i jeden z tych kolegów widzicie tak trochę jakby mnie popycha. No popycha mnie w sensie do tego roweru, no i tak trochę się majgnąłem na prawo
I noga prawdopodobnie z wielką mocą uderzyła w pedał uderzyła. I w końcu mnie strasznie boli, ale no kurde, no trzeba dojść jakoś do domu. No i no niestety, bądź co bądź, ale musiałem z buta iść, a w końcu użyłem roweru. No i co, gościu, wreszcie będziesz ze mną gadał? Się zablokowałeś po prostu. Jak się zablokowałeś, to mam przypał taki trochę. Aha, dobra. To jest ta cała magiczna woda. Jak ja mam co mu dać? Spacja mnie. Teraz próbuję każdym możliwym przyciskiem. Kontrolem? Nie. Co ja tu robię? O! Nic nie pamiętam. Boż. To sprawka Lokiego. Zaczarował nas. Spróbuję odszukać pozostałych. Ojej. Ty odpocznij w głównej komnacie. Tam się spotkamy. No dobrze. Dziękuję. O dobrze. Dzięki za ratunek. Thank you for releasing me. Okej, okay, stary, chodź. Come with me. No i jak dojechałem do domu, to zdjąłem tam szkarpetkę. No i się okazało, spuchnięta. No co poradzić, no spuchnięta. Są gościu, ty mi pomożesz, czy co ja mam zrobić? Jaki typ? No dobra. No i złamana. Pojechaliśmy do szpitala. No i się okazało, że złamana. No i właśnie to jest ta historia. No i trzecia taka historia to jest, jak sobie... To jest taka trylogia historii o mojej nodze. Bo teraz jest kolejna historia. Otóż tak. Potem jak już się, powiedzmy, wyleczyłem, w sensie już... już się kość zrosła i tak dalej, to wyszedłem na dwór sobie tak pochodzić, wiecie, przewietrzyć się, bo bądź co bądź jakiś miesiąc leżałem w domu. No znalazłem kogoś, kto mi może pomóc otworzyć te drzwi. On tylko patrzy i nie wiem, co robi. Nie wiem właśnie, co tam jeszcze robi. Już chyba wiem, co muszę robić. Chyba. No i chodziłem sobie po deskach, bo miałem coś takiego, że bardzo lubiłem sobie ćwiczyć balansowanie. Żeby wiecie. Żeby sobie poćwiczyć. No i tak chodzę. Jest. I nagle... Mink. Uważaj na pułapki. Jest ich tutaj bardzo wiele. No nie. Znowu. I znowu mi FPS spadają. Ja nie mogę. I znowu muszę pewnie szukać tego montanta. Tego po prostu poszukam, żeby już mieć z głowy to. No nie. No i w każdym razie... Ja nie wiem. No i w każdym razie tak sobie idę i nagle... Ała. No i siadłem na huśtawce, bo była dość niedaleko, więc to była właśnie jedna rzecz, na której mogłem usiąść. No i zdejmuję skarpetkę, patrzę, krew. I lecę do domu, kurde, czekam, aż rodzice przyjadą. Najpierw mówię babci, bo akurat była...
kurde mol. Była na dworze. No i nagle patrzymy, no kurde, noga przebita. To właściwie stopa. I praktycznie na wylot przebita. Na szczęście nic się nie stało. Po tym, co się okazało. No i mama przyjeżdża, czy tam tata. Opieprzają mnie oczywiście, że łaziłem po tych deskach i się nałaziłem. No i w końcu pojechaliśmy do tego szpitala. I tam dali mi ten cały zastrzyk na tężec, tam mi opatrzyli tą nogę, mniej więcej. No i tak idę. Co? No i w końcu wracam do domu, no i musiałem kolejny, chyba nawet miesiąc leżeć. Bo noga była w stanie wolności. Poruszają się powoli, ale są bardzo niebezpieczne. Okej. Więc to już będzie chyba ostatni poziom, jaki przejdziemy sobie. Dobre. Dobry cheat. Oj. Właśnie widzę, zabierają mi dosyć dużą część mojego serca. No i to właściwie co było z tej historii. Ała. Oj, tu jakoś wejść? Aha! Ja tu mam się chronić w tym! To dużo właściwie tłumaczę. Ale coś takiego mi nie jest potrzebne, bo jestem aż tak szybki, że mogę po prostu iść przez to. O ty! Ej, ona oszukuje. To jest oszukaństwo. Co się stało? Ej, to jest ten sam głos, lol. Nazywam się Modi i pomagam. No i to tyle z tych całych moich historii z życia wzięte. I odczekaliśmy już tego trzeciego brata. Kim strytnął palcami, gdy najstarszy z nas odmówił oddania kryształu. Pamiętam tylko, że Loki pstryknął palcami. I nic więcej nie wiem. No. Proszę, odszukaj moich pozostałych braci. No już to zrobiłem. Spróbuję. Jakie Modi próbuje? Ty już znalazłeś to wszystko w ogóle. Czekał w głównej komnacie. Ej, nie musieliśmy wracać. Nice. Wiesz co, to chyba jeszcze jeden poziom przejdziemy, bo to było krótkie. Jest ich tutaj. Dobra. Dzięki tacy za ostrzeżenie. Szkoda tylko, że już to bardzo wiem, bo już przeszedłem takie dwa tunele. Których było miliony pułapek, jeszcze więcej. Ale mam nadzieję, że tutaj też nie będę potrzebował znaleźć młot. Aha. Okej. Jezu. Więcej was tu matka nie miała. I Mik. Ogólnie szkoda, że Modina nie dostali sequela, bo grałbym tak właściwie. Ale się wkopałem. Jestem praktycznie o jednym serduszku. I idę dłuższą trasą. No świetnie, Pixel. Ej, to było nie fair! Wyszedłem zza... Mat. To było nie fair, wyszedłem zza rogu. Skąd miałem wiedzieć o tym? To było nie fair, to było tak nie fair. Unfair Modinana. Nie wiem, tylko ciekawe, czy Modinana można jakoś modować, bym chętnie spróbował w tym. Może na przykład HD tekstury, bo to przyznam, że przydałoby się. No what? Dotykam kolce obok i muszę spróbować jeszcze raz. Co to za logika? To jest jak w minigierkach w Super Meat Boyu. Aha, jestem za mądry dla was. To jest po prostu jak minigierki z Super Meat Boya. Dotykam kolce obok i lol, muszę spróbować jeszcze raz. A serio, jeszcze dzisiaj staram się modować Modina, no po prostu sprawdzam... Ała. No sprawdzam po prostu...
czy da się cokolwiek zmienić poza muzyką, bo wiem, że, że muzyki są zapisane w normalnym formacie audio. W sensie, no, takim, który można nawet odsłuchać. Teraz wait, what? Aha! Oj. Ups. Ej, no się chyba zawieszają w złym miejscu. Ej, no skąd nie miałem tym wiedzieć? No jaki? Okej, to chodźmy tu. Okej, ty nie. Foch. Foch forever. Halo? Aha! Możesz mnie cmuknąć w pupkę. Pupkę. Yes! Już się bałem, że młotec będę musiał. Wykorzystaj swoją siłę. Jeśli odpowiednio przesuniesz bloki, na pewno otworzysz sobie drogę do drzwi. Najgorsze jest to, że nie wiem, ile już nagrywam, więc skończmy po prostu teraz, tak będzie najbardziej politycznie. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie Modi i Nany. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że jest fajnie, mam nadzieję, że jakoś was za bardzo nie zanudzam. Więc cześć, na razie i pa, pa!